Hej, witajcie, zapraszam was, ale to 269, zapraszam was na spotkanie Polska kontra Anglia, normalnie, bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy sobie do spotkania i mam nadzieję, że teraz... Łatwiej po prostu. Za chwilę zacznie się mecz dwóch odwiecznych rywali, który na pewno nie zawinie Państwa oczekiwań. Masz rację, Darku. Ja ze swojej strony jestem pewien, że te dwie reprezentacje dostarczą niezapomnianych wrażeń każdemu miłośnikowi futbolu. Długa i niestety niezbyt dla nas korzystna jest historia spotkań biało-czerwonych z Anglikami. Wciąż najlepszy pozostaje słynny zwycięski remis na Wembley, a to przecież kilka piłkarskich pokoleń temu. No i niestety pamiętamy też Linekera czy Scholesa, którzy nie mieli litości dla polskich bramkarzy. Może dziś uda się poprawić bilans. Mam nadzieję, że tak. Polacy jako pierwsi przy piłce w tym spotkaniu. Ma trochę miejsca na skrzydle. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Zagrają systemem 4-5-1. Duży nacisk położony na obronę, a nieco mniejszy na grę ofensywną. Wyciągnął się jak chłopi, obronił to. Ciekawe, czy teraz wam będzie to śmiało. I rzut rożnego Grosicki do środka. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Dobrze zablokował. Sancho. Rose. Atak Anglików. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Lewandowski. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Dobra, dobra, co? Przejąć piłkę. Przejąć piłkę w takim momencie. Sancho. I zaatakować. Okay. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Henderson. Kane. Harry Kane utrzymuje się przy piłce. Udało mu się minąć obrońców. Nie ma gola, niesamowite. Zabrakło kilku centymetrów. To była doskonała sytuacja, sam na sam. Potężne uderzenie, ale minimalnie niecelne. Declan Rice, Danny Rose, Rose, zobaczmy co zrobi, Sterling i teraz bardzo ważny przechwyt. I tak oto tracą piłkę. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Reprezentacja Anglii ruszyła do przodu, atak skrzydłem. Nie próbuje górą, niskie podanie w pole karne. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Rose! Delikatnie mówiąc, nie było to najlepsze wykończenie w wykonaniu strzelca. Nie tak powinien wyglądać strzał z takiej odległości. Barki. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. Harry Kane. I piłka w rękach bramkarza. Henderson. Rose. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. Sterling. Precyzyjne dośrodkowanie. Declan Rice. Henderson. Polacy przejmują piłkę. Może teraz ruszyć skrzydłem. Co teraz wymyśli? Grosicki! No niestety, minimalnie za wysoko i piłka poszybowała nad poprzeczką.
idzie do przodu. Sancho. Rose. Piłka dalej grze po interwencji Szczęsnego. Tym razem piłka pewnie łatwo wychwycona, ale poprzednia interwencja to był pokaz najwyższych umiejętności bramkarskich. Bardzo trudny do obrony strzał, ale instynktowna reakcja naprawdę mogła się podobać. Ross Barkley przechwyta, ale nie opanował. Ładnie się znalazł na skrzydle. Co teraz zrobi? Schodzi teraz do środka. Fuck. Musiał się zaręczyć. Ale jest lepiej się... Podanie na wybiegającego Sterlinga. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Tomasz Kędziora. Christian Bielik. Lewandowski. Jest, jest trafienie Roberta Lewandowskiego. Zobaczymy, czy teraz rozwiąże się Borek z bramkami. Wspaniała akcja Roberta Lewandowskiego. Jest gol. Bramkarz nie miał szans w obliczu takiego uderzenia. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Reprezentacja Polski prowadzi. Trochę się zbliżył do pola karnego. Raheem Sterling. Offside. Kędziora. Christian Bielik. Siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. Doczekaliśmy tak to się robi. Sancho. Henderson. Polacy przejmują piłkę. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Ładnie się zapowiadało, ale się psuło. Declan Rice. Barki. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. No i strata piłki. Declan Rice. Rose. Kane! Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. No i co teraz? Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Głupio, co? Kane? I piłkę przejmują rywale. Ten mówił o Polsce. Kane ładnie go uruchamia. Sancho. Piłka odbita, leci poza boisko i będzie rzut rożny. To jest dziś dzień Roberta Lewandowskiego. Biega wszędzie, pracuje za dwóch, a piłka klei mu się do nogi. Jak na razie występ na piątkę jest plusem. Nie da się ukryć, że gra dziś bardzo dobrze, a przede wszystkim skutecznie. Grafika pokazywana nam teraz przez realizatora jest tego najlepszym dowodem. Proszę tylko spojrzeć. Za szybko stracili. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Niestety, strata piłki. Spokojnie, przejąć piłkę.
Poczekać na błąd. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Taki popełniam właśnie teraz. Lewandowski przed szansą. Ej no, karny. Karny. Gdzie ten sędzia był? Za daleko, tak? Dobre odebranie piłki bez fału. Tam no, powinien być karny. Kiepskie badanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Dobrze udało się przeciąć to i podanie. Kane wzięty w kleszcze, panie. Danny Rose? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ciekawe, co teraz robisz, panie. Henderson. Declan Rice. Kane. Danny Rose. Ruszył z piłką do przodu. Dobre wybicie Kamila Glicka. Henderson. Sancho. Reprezentacja Anglii ruszyła do przodu. Atak skrzydłem. Wojtek Szczęsny obronił. No i mamy koniec pierwszej połowy międzynarodowego meczu towarzyskiego. Było dość ciekawe. Zgadza się. Mam nadzieję, że już... No nie cierpię tej melodii. Lewy dostanie jeszcze trochę, ale później go zmienimy tak w końcówce drugiej połowy. Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Robert Lewandowski. Declan Rice. Henderson. Danny Rose. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Maguire, Declan Rice, Barkley, ma do kogo podać, Harry Kane, już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki, Raheem Sterling, ma piłkę, co teraz zrobi, no i piłka za linią bramkową, koniec akcji. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Świetnie, Wójcie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Danny Rose. Zobaczmy, Sancho w pole karne. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne? Barki. Declan Rice. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Proszę. Kane. Wojtek Szczęsny. Dobra. Dobra, lewego nie przemęczać. Tak, Milik czy Piątek? Milik czy Piątek? Milik, dobra. Ja Piątek, sorry. Piątek, Grosicki też zejdzie, będzie na prawej pomocy, będzie Kondzior, na razie tyle, na razie czego Milika też się wstawia. Obronił bez najmniejszego problemu. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. No błąd, strata. Henderson, ależ go wypatrzył. Danny Rose, piłka w rękach bramkarza.
Declan Rice. Henderson? Henderson? Dani Rose. Rose! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Ale świetnie odebrał piłkę. Naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. Henderson? Tacy cwani już nie jesteście przy trójce obrońców. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Krzysztof Piątek. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Sancho. Pewnie siebie je przez, jak mają tylko obrońców. Okay. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Piłka idealnie za plecy obrońców. W tej pozycji może uderzyć. Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. Sterling i strata. Przejmują rywale. Krzysztof Piątek. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boiskiem. Henderson. Declan Rice. Barkley, Wilson, Raheem Sterling. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Chyba będzie dośrodkowywał. I obrońca przerywa tę akcję. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Sancho. Trochę się zbliżył do pola karnego. Może dośrodkować. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Wilson. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Anglicy teraz przy piłce. Sterling. Będzie tam chyba wrzutka gospodarzy. Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Mim Maguire! Udało im się zbliżyć różnicę bramkową. Przegrywają ten... Fuck, jak on to... Zmieścił Rice 76. Jeb. Dribluje w stronę bramki. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Technika i zgranie to są atuty, które mnie imponują. Trzeba jak najdalej to... Out dla Anglii, blisko pole karne, więc może być groźnie. Za chwilę zmiana w zespole Anglii. Zabrakło precyzji, dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. No, trybunarz drżał od dopingu kibiców zespołu faworytów w tym spotkaniu. Przyszli tu świętować zwycięstwo i niczym mniej się nie zadowolą. Z takim 12 zawodnikiem powinno być piłkarzom łatwiej. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Prowadzą, ale z tego rzutu rożnego pod wyższą będą spokojnie kończyć ten mecz. Do gry piłki rzutu rożnego. No, gdyby to mu się udało, byłby w
fantastyczny gol, ale taką główką tylko się ośmieszył. Był tam naciskany, nie miał łatwej sytuacji. W sumie należał się brawa za odważną próbę. Wykazał inicjatywę, ale tym razem nie wyszło. Do końca meczu pozostało 8 minut. Henderson. Kolejny raz udanie interweniuje. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szalek. Strzał na bramkę. I mamy bramkę dla Czerwonego. Dobra, Szymański, zmieniamy cię, ale strzeliłeś bramkę ładną, ale musimy cię zmienić. Sorry. Góralski wejdziesz. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Declan Rice. Jest coraz bliżej bramki. Dośrodkowanie w pole karne, ale nie ma kto go przyjąć. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Trippier. Atakują wzdłuż bocznej linii. Danny Rose nie próbuje górą. Niskie podanie w pole karne. Grzegorz Krychowiak. Piotr Zieliński. Blisko już do bramki. Marcus Rashford. Henderson. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Wybili. Szkoda, że nie dokładnie. I znowu rywala atakuje. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś, jeżeli wam się podoba, nie wszystko w tym meczu, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę, komentarze. Komentarze, subskrypcje na kanale, łapek w górę, jeżeli wam się podobało, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. Dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. Do usłyszenia i cześć. Słyszymy się w następnym meczu, ale to za chwilę, jak się komórka podładuje, więc jak się komórka podładuje, nagrywam drugi film, wrzucam go dzisiaj, więc na razie to w tym meczu tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się, słyszymy się jeszcze dzisiaj, więc do usłyszenia po podładowaniu komórki. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.